Nazywam się Emilia Twarowska i jestem beneficjentką podejmowania działalności gospodarczej z lokalnej grupy działania Tygiel Doliny Bugu. Firmę o nazwie PH Usolana Emilia Boguszewska założyłam w październiku 2018 roku, natomiast sklep spółdzielnia spożywcza zlokalizowany w Wiercieniu Małym został otwarty tak na dobrą sprawę w maju lub czerwcu 2019 roku. Zajmuję się głównie sprzedażą kiszki ziemniaczanej i pierogów domowej roboty wyrobu moich rodziców. Firmę promuję zarówno w mediach społecznościowych, jak i lokalnie. Spółdzielnia spożywcza to jedyny taki sklep w okolicy. W sezonie letnim nie ma problemu z klientami, ponieważ odwiedza nas bardzo dużo turystów. Poza tym sezonem klientami są głównie mieszkańcy okolicznych miejscowości. Najszybciej można się ze mną skontaktować telefonicznie bądź przez media społecznościowe. Firmę będę z pewnością prowadzić dalej. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze jakieś ciekawe produkty, które będę mogła sprzedać oraz oczywiście, że będzie mnie odwiedzać jeszcze więcej klientów. Polecam skorzystanie z tej formy wsparcia wszystkim osobom, które szukają środków, aby sfinansować otwarcie swojej działalności. Z pieniędzy udało się również zagospodarować teren wokół sklepu, ogrodzić go, zakupić meble do ogródka, lodówki, lady chłodnicze, piec konwekcyjny do podgrzewania kiszki oraz pierogów, wagę z legalizacją, kasę fiskalną, ladę sprzedażową oraz urządzenie wielofunkcyjne do biura i wiele innych rzeczy niezbędnych do prowadzenia sklepu. Właściwie 80% tych wszystkich sprzętów i rzeczy, które tu Państwo widzicie, została sfinansowana z dotacji na rozpoczęcie działalności. Zapraszam wszystkich klientów do sklepu Spółdzielnia Spożywcza zlokalizowanego w Wiercieniu Małym na gorącą kiszkę ziemniaczaną, pierogi domowe oraz inne lokalne produkty.